Siemianowice Śląskie chcą mieć swoją farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Ma powstać na hałdzie na terenie po byłej KWK Siemianowice. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, farma fotowoltaiczna rozpoczęłaby swoją pracę na przełomie 2024 i 2025 roku, a jej koszt wyniesie około 15 milionów złotych. Na ten cel miasto chce jednak także pozyskać środki unijne. W chwili obecnej siemianowiccy urzędnicy ogłosili przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu o powierzchni 2,2 hektara, na którym to powstanie ta farma fotowoltaiczna. Warto w tym miejscu również dodać, że jednym z punktów rewitalizacji tego terenu będzie budowa drogi łączącej inwestycje z ulicą Michałkowicką. Farmę fotowoltaiczną buduje też katowicki MPGK. Powstaje ona na zrekultywowanym składowisku odpadów w pobliżu zakładu utylizacji odpadów. Farma pozwoli zabezpieczyć zapotrzebowanie na prąd w przypadku zakładu na poziomie 25%. W chwili obecnej kończymy prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych. Do końca lutego powinien ten etap inwestycji zostać zakończony. Tutaj mówimy o liczbie ponad 2000 paneli fotowoltaicznych. Cały czas trwa także budowa największej farmy fotowoltaicznej w Polsce, którą buduje Tauron na granicy Mysłowic i Jaworzna.